Pluton egzekucyjny już ciebie nie zrani. To wiersz dedykowany księdzu Tadeuszowi Kiersztynowi. Wiąże się z takim tekstem, który został napisany przez księdza Tadeusza. Kapłan przed Plutonem egzekucyjnym. I po prostu ten wiersz nawiązuje do tego wydarzenia, no i do dramatycznego losu księdza Tadeusza Kiersztyna. Ci, którzy cię pogrzebali, z tchórzliwym pośpiechem niech nie myślą, że z ciałem umrą twoje słowa. Chrystus, któremu mężnie służyłeś bez reszty, pamięć o tobie w narodzie pośród nas zachowa. I będą się twoje słowa jak gromnice palić. I będą światłem ducha ochraniać nadzieję. I poniesiemy to światło do tronu Chrystusa, bo to on będzie pisał nasze polskie dzieje. Gdzie był krakowski kościół? Gdzie jego pasterze? I gdzie bracia kapłani? Gdzie miłość bliźniego? Tak wygląda grób polski oraz pogrzeb wiary. Bądź Chryste miłosierny i chroni nas od złego. Jakie to przejmujące ta cisza kościołów, gdy serca dzwonów milczą nad grobem kapłana, bo ojcze Tadeuszu, twa droga do nieba to jeszcze jedna polska niezgojona rana. Ale z tych ran wyrosną czyny naszej wiary. Nikt nas nie złamie ducha, gdy to Bóg jest z nami, a gdy pobłądzimy w gęstej mgle niewiary, w godzinie twojego sądu zlituj się nad nami. Pluton egzekucyjny już ciebie nie zrani. Nie dotknie cię już kłamstwo, zawiść oraz kara. Jak zawsze się uśmiechniesz, gdy przed tronem Boga stanie przy tobie nadzieja, miłość oraz wiara. A ty, ojcze Tadeuszu, staniesz między nami zawsze, kiedy rozpoczynamy z przyjaciółmi spotkanie. Spotkanie patriotyczne, w zasadzie na każdym spotkaniu towarzyszy nam uśmiechnięta twarz księdza Tadeusza, który jest, no myślę, że wyrażę tu opinię nas wszystkich, który jest po prostu no, patronem intronizacji i po prostu tym duchem, który po prostu czuwa nad nami, byśmy nie stracili sił i nie stracili właściwego kierunku, jak mamy dalej postępować.